się ukazuje nasza książka, zanim ona jeszcze się ukazała, parę tygodni wcześniej, wyszły dwie znakomite pozycje napisane przez historyków, no, mistrzów, że tak powiem, a to są zupełnie inne książki. Tak naprawdę to, co się dzieje w historii Polski, to jest przewartościowanie miejsca i losu Żydów w historii Polski, żeby to zdarzenia, to jest powtarzalny fenomen, które mają miejsce zupełnie publicznie, to znaczy morduje się tych Żydów bez wstydu, że tak powiem, które miały miejsce, które były działalnością grupową, są całe grupy ludzi, które w tym biorą udział, zaangażowanymi osobami w te akty są ludzie, tak zwani solidni gospodarze. Ja chcę mieć głos tutaj. Czy to ma, czy uważacie, że ja nie mam prawa głosu? Mam? Nie. Dziękuję. Dziękuję. Jest to rozmowa z głuchymi. Dziękuję. Bardzo pragnę podziękować autorom za tę książkę, bo zmusiła mnie do myślenia o kwestii, której w ogóle się nie uczyłam. Ja jestem z waszego pokolenia i obrazek był taki. Wrzesień 1939 roku strasznie Niemcy, Hitlerowcy napadli, zdarzył się Holokaust i potem przyszło wyzwolenie. Wasze książki zmusiły mnie do myślenia w dwóch kwestiach. Popatrzyłam na swoją rodzinę, swoich bliskich, zadałam sobie pytanie, kto z nich chowałby, kto z nich przechowałby, kto by ich bronił. Byliście przygotowani, że to nie zostanie w naszym kraju przyjęte radośnie albo ze zrozumieniem. W ogóle chciałam wam strasznie podziękować za tą książkę. Ja uważam, że ona jest w jakimś sensie ważniejsza i ciekawsza zarówno niż Sąsiedni Strach, chociaż tamte też czytałam z opiekami na twarzy. To zadanie być może nie do ogarnięcia we współczesnej Polsce jest takie, żeby pomyśleć o tym, co się wydarzyło w kategoriach straszliwej straty i żeby wspólnie przeżyć żałobę zarówno po współobywatelach pochodzenia żydowskiego, jak i po tych ludziach, którzy to robili. Spontanicznie wszystkie, tego nie można narzucić. Ludzie po prostu muszą zacząć mieć potrzebę tego, żeby wyłonić łzę nad tymi, którzy zostali pomordowani. No i być może w jakimś sensie nad mordercami. Ten temat, o którym jest ta książka, był tematem, przed którym się broniłam przez ogromnie długi okres czasu. Broniłam się przed nim dlatego, że jest to, dlatego, że mówiąc o tym, jak trudno jest o tym pisać, mówiłam o sobie. Ważniejsza dla mnie jest znacznie bardziej reakcja, że tak powiem, zwykłych ludzi, tych społeczności lokalnych, jeśli to jest w ogóle możliwe, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby Czech nagle sobie z tego uświadomił i powie Jezus Maria. Jest taki moment teraz, w którym można na to wszystko spojrzeć, w którym mamy, jesteśmy tak daleko czasowo od tego, że możemy się temu wszystkiemu przyglądać w sposób łatwiejszy niż to było przedtem. Możemy tej żałobie dać wyraz. To jest niesamowicie wyzwalające i takie satysfakcjonujące. Znaczy moja reakcja, oczywiście to nie jest cena, tylko odwrotnie, a to jest pewnie takie skrzydlające przeżycie, że tak powiem. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, że ta książka porusza intelektualnie, żeby uświadomić tamten czas. Kontekst kulturowy, emocjonalny i polityczny tamtego czasu. Przewaga książki Złote Żniwa, książki Grossów i także Sąsiadów i Strachu nad tymi innymi, cennymi bardzo dokonaniami historyków tutaj w Polsce mieszkających, a przewaga, że tak powiem, Grossów polega na tym, że media wytworzyły pewien obraz, jakoby Grossowie czy Gross, czy Grossowie psuli wizerunek Polski na świecie. Prawda? To znaczy, człowiek widzi tę straszną historię i może coś zrobić.